Halo, ziemia, zgłoś się. Widzę, że mamy łączność. Czy to planeta Ziemia? Nie słyszę was. Czy to Ziemia? Witajcie, ziemianie. Nie bójcie się mnie. Nazywam się Oera. Łączę się z wami z mojej międzygalaktycznej wyprawy. Jestem kosmicznym antropologiem. Podróżuję między planetami, poznaję różne cywilizacje, poznaję ich największe osiągnięcia, a potem wieść o tym przekazuję następnym pokoleniom. Ale zaraz, zaraz. Jacy wy wszyscy jesteście eleganccy? Aż miło popatrzeć. Czy to jest jakieś wyjątkowe wydarzenie? Co wy tu wszyscy robicie? Co? Mais Poland? Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę. Ja słyszałam o waszym piśmie i słyszałam o osobowości roku. W całej galaktyce mówi się o tym, że to będzie nieziemsko dobra impreza. W takim razie ja zostanę z wami. Wszystko obejrzę, a potem wieść o Mais Poland zaniosę w inne wymiary. Zgadzacie się? Ale zaraz, zaraz. Jeżeli to ma być kosmiczna impreza, to wy potrzebujecie nieziemsko dobrego konferansjera, tak? Kogo by tu sprowadzić? Niech pomyślę. Wiem. Przed państwem Oliwier Janiak. Witaj, Oliwierze. Przepraszam, że teleportowałam cię tak bez wcześniejszej zapowiedzi, ale tutaj, dzisiaj, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Gala Mais Poland. Przyznam szczerze, że w całym kosmosie mówi się o tym, że jesteś najlepszym konferansjerem na Ziemi. I mam nadzieję, że zgodzisz się poprowadzić dla nas tę uroczystość. Oliwierze, ja w ciebie wierzę, a państwa zostawiam w dobrych rękach. Jeszcze do was wrócę, ale teraz pędzę zdać raport z mojego odkrycia. Do zobaczenia, bez odbioru. Bardzo państwu dziękuję za te brawa. Słyszałem mimo głośnych dźwięków Oery, także absolutnie cudownie mnie wprowadziliście. Obiecuję, że postaram się na te brawa zapracować, choć mam wrażenie, że ten kosmiczny klimat lepiej by koleżanka Oera ogarnęła. Myślałem, że Kubę Wesołowskiego, aktora, wywoła do prowadzenia, bo podobno jest tu sześciu dzisiaj. Każdy chciał tutaj tą imprezę prowadzić, żeby się państwu móc pokazać. I wszyscy brali pod uwagę ryzyko, że jak dzisiaj coś nie pójdzie, jak jakieś nazwisko się uda przekręcić albo nie daj Boże inną funkcję któremuś z państwa nominowanych, a potem laureatów przypisze, no to jednego klienta mam mniej do konferencjerskich robót. Mam nadzieję, że wszystko jednak na plus uda się zapisać i też ja tak w państwa pamięci się zapiszę. Ale mam wrażenie, że trzeba zdynamizować wszystko i przejść do konkretów, dlatego pozwólcie państwo, że bardzo gorąco was powitam na gali Osobowość Roku Mais Poland. Poproszę o wielkie brawa, nie dla siebie, a dla was, dla ludzi, którzy tą branżę tworzą, dla ludzi, którzy kreują polski przemysł spotkań i już trochę na zapas dla tych wszystkich, drodzy państwo, którzy staną dzisiaj na tej scenie i będą mieli okazję nie tylko przemawiać do was, ale też odbierać gratulacje. Oprócz was, twórców tej branży, szczególnych gości, mamy jeszcze kilkoro. Jednego z nich chciałbym powitać szczególnie i mam nadzieję, że państwo do tych powitań się przyłączycie brawami. Marszałek województwa lubelskiego jest z nami, pan Sławomir Sosnowski. Proszę się pokazać, żebyśmy wiedzieli, gdzie te brawa kierować. Nie wypatrzyłem. Ach, tutaj. Witamy serdecznie. Taki młody? To ładnie się pan ogarnął. Brawo. Tym bardziej miło, że stery przyjmują młodzi ludzie, bo to jest szansa na dużą zmianę. Może inną niż dobra zmiana. Drodzy państwo, witamy was bardzo serdecznie, a najlepiej chyba powitają ci, którzy za tą galą stoją.
którzy ją tworzą, przekonują wszystkich partnerów do współpracy i zaangażowania. Dlatego pozwólcie, że na dobry początek panią Annę Łukasik porwę na scenę, bo nawet ją sam zaprowadzę. Trochę zestresowana, więc nagrodźmy ją wielkimi brawami na początek. Wiesz, są awantary, są porwania, to mogę się po męsku zachować i cię elegancko wprowadzić. Oczywiście Miss Poland, key account manager, nauczyłem się już twojej funkcji. To teraz wielkie brawa, bo patrzę państwu w oczy, a to jest najtrudniejszy moment na scenie. Śmiało, śmiało. To ona się napracowała bardzo konkretnie i chcę państwa powitać. Dobry wieczór państwu. Jest mi niezmiernie miło powitać państwa na 8. kosmicznej, finałowej gali konkursu Osobowość Roku Miss Poland 2015. Witam nominowanych, was przyszli zwycięzcy, odkrycie roku, też dowiemy się dzisiaj, kto nim zostanie. Jest mi niezmiernie miło powitać wydawcę miesięcznika Miss Poland, a także wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Witam naszego gold partnera, Lubelskie Centrum Konferencyjne. A także Accor Hotels, naszego silver partnera gali. Piękne towarzystwo, drodzy państwo, tam się zebrało. Miałem okazję się poznać, jesteście absolutnie wyjątkowe. Od dzisiaj tylko w tych hotelach mieszkamy, drodzy państwo. Rabaty z panią Agnieszką można ogarniać. Drodzy goście, to były naprawdę bardzo ciężkie miesiące. Dziękuję wszystkim, którzy oddali głos w konkursie, którzy wysłali do nas swój formularz, bo każdy głos ma znaczenie. 40 nominowanych i tylko 4 zwycięzców. Dziś dowiemy się, kto zostanie osobowością roku w tych 4 kategoriach. Również bardzo serdecznie chciałabym podziękować MPI Poland Club, Poland Chapter już od kilku miesięcy, tak, witam was. Już po raz 5 dowiemy się, kto zostanie odkryciem roku MPI. Przechodząc natomiast do tego wieczoru, chciałabym powiedzieć, drodzy goście, nie byłoby nas tutaj, gdyby nie praca, ciężka praca naszych partnerów. Ja chciałabym im bardzo serdecznie podziękować, że wsparli tą galę i pomogli mi w jej organizacji. To jest ich sukces. Bardzo serdecznie dziękuję agencji Power. Olga, Piotrek, wiem, że jesteście tu gdzieś na sali. Piotrek, Finlandia, mam nadzieję za rok. Dziękuję ci, że udało ci się zostać na tej gali. Również podziękuję Michałowi Czerniakowi, bo wiele partnerów liczyło na jego pomoc w tym roku i dziękuję, że wsparłeś tą galę. Nie będę wymieniać wszystkich partnerów, chociaż ogromne ich jest znaczenie. Już za chwilę Oliwier zaprosi ich na tą scenę. Będziecie państwo mogli ich wszystkich tutaj powitać. I moja jedna prośba. Wielkie brawa dla nich, bo to ten sukces tej gali, jak ona teraz wygląda, jest w ich rękach. Życzę kosmicznych wrażeń. Tak jest, z całą pewnością będą Anna Łukasik, drodzy państwo, Miss Poland. I ona to wszystko bez kartki. Widzieli państwo? Z serca, konkretnie dla wszystkich przyjaciół, którzy współtworzyli dzisiejsze wydarzenie, żeby państwo rzeczywiście mieli kosmiczny nastrój i mnóstwo powodów do uśmiechu. Chciałbym poprosić teraz na scenę gospodarza tej przestrzeni. Jest z nami bowiem pani Żaneta Berus, prezes Expo 21. Przywitajmy ją brawami, bardzo, bardzo proszę. Pani prezes była ubiegłoroczną laureatką konkursu w kategorii menadżer obiektu. Tak zagadałem, żeby pani dać szansę na odrobinę oddechu, zanim pani spojrzy państwu w oczy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za tę szansę i ten oddech.
Dobry wieczór Państwu, koleżanki i koledzy, branżowi przyjaciele. Chciałabym serdecznie powitać w gościnnych progach Expo 21 Warszawa. W zasadzie po awatarowemu powinnam powiedzieć I see you. No więc I see you. Dobry wieczór. Proszę Państwa, awatar i kosmos to takie dwa światy, które się nierozerwalnie ze sobą łączą, które się przenikają, niosą ze sobą obietnicę pewnej tajemnicy, jakiejś inspirują Was, są obietnicą podróży w nieznane. I tak samo Expo 21 i branża eventowa, branża spotkań w ogóle, to również dwa światy, które od wielu, kilkunastu lat są nierozerwalnie ze sobą związane. Cieszy mnie bardzo fakt, że od 15 lat możemy Państwa wspomagać w robieniu eventów. Jesteśmy dla Was partnerem, służymy radą i pomocą. A tak naprawdę można zrobić u nas wszystko. To, co dzisiaj obserwujecie dzięki wyobraźni agencji Power, to tylko cząstka tego, co można zrobić. Tak naprawdę nas ogranicza wyłącznie i Państwa wyobraźnia. I budżet. No to czasami. Jest, to tak, czasami rzeczywiście, ale rzadko się to zdarza. Życzę w związku z tym kosmicznych, inspirujących wrażeń dzisiejszego wieczoru. Chciałabym podziękować wszystkim jeszcze raz Mice Poland za wybór właśnie tego miejsca jako gospodarza dzisiejszego wieczoru. Chciałabym życzyć wszystkim nominowanym i wszystkim, którzy wygrają. I już teraz składam z tego miejsca serdeczne gratulacje i życzę szampańskiego wieczoru. Nasz zespół Expo 21 jest do Państwa dyspozycji. Ja również, gdybyście mieli jakieś pytania. Dziękuję bardzo. A ja mam dla Pani prezent, film. Nie chciałaby Pani zobaczyć, jaki zmajstrowano, żeby pochwalić się tą przestrzenią? Ta, no pewnie, że chciałabym. Czasami go oglądam, ale jeszcze raz obejrzę z przyjemnością. Państwo nie tylko z przyjemnością, ale też z wiedzą, którą można zdobyć. Bardzo dziękujemy. Pani Żaneta Berus i Państwa brawami wyrażana nagroda. Wyobraź sobie miejsce w centrum Europy. To Polska. Miejsce w centrum Polski. Warszawa. A w niej Expo 21. Magiczne centrum wielkich możliwości. Expo 21 to miejsce, gdzie w pełni wykorzystasz potencjał przestrzeni, aby z rozmachem zaprezentować Twoją firmę, produkt, zorganizować wspaniałą wystawę, kongres czy galę. Wielkie możliwości techniczne, zaawansowane technologie telekomunikacyjne, dostęp do Wi-Fi na terenie całego obiektu. Największa w Polsce przesuwna ściana działowa i najwyższe parametry bezpieczeństwa to atuty tego nowoczesnego, wielofunkcyjnego centrum, jednego z najlepiej wyposażonych technologicznie w całej Europie. Wyobraź sobie 15 samochodów terenowych nad głową. Niemożliwe? Pod dachem hali możesz podwiesić nawet 40 ton. Masz ciężkie eksponaty? Na halę wjedziesz ciężarówką, kombajnem czy nawet czołgiem. Pracujemy z najbardziej wymagającymi klientami z Polski i z zagranicy. Nie boimy się wyzwań i dużych przedsięwzięć. To tutaj odbywają się udane targi branżowe, kongresy międzynarodowe, koncerty i produkcje telewizyjne, spotkania branżowe, pokazy produktów, imprezy sportowe, a także liczne konferencje, szkolenia korporacyjne i uroczyste gale. To właśnie w Expo 21 UEFA zorganizowała prestiżowe międzynarodowe centrum nadawcze podczas Euro 2012. Wygodę i komfort gwarantuje pełna fachowa pomoc doświadczonego zespołu sprzedażowego i technicznego Expo 21. Za nami ponad 2000 zrealizowanych z sukcesem imprez i setki zadowolonych klientów. Odwiedzają nas znani politycy, ludzie biznesu, świata mody, sportu, aktorzy. Naszymi gośćmi byli m.in. premier Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Jerzy Buzek, Bill Gates, Michel Platini, Naomi Campbell, Sharon Stone, Pedro Almodóvar, Penelope Cruz, Mila Jovovich i wielu innych. Jesteśmy częścią Sapphire Group, do której należą również Blue Business Media i Sapphire Ventures. Przynależymy do światowych branżowych stowarzyszeń UFI, IKKA oraz do Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Stowarzyszenia Branży Eventowej, Stowarzyszenia Kongresy i Konferencje w Polsce, które gwarantują wysoki standard obiektu i świadczonych usług. Expo 21 to centrum wielkich możliwości. Centrum, blisko centrum. Centrum dla Ciebie. Dziś zawitali też kosmici, Orea. Drodzy Państwo, tak, brawa są wskazane, bo tam nieśmiało się Państwo wyrywają, więc dopełnijmy to wszystko właściwym dźwiękiem, bardzo proszę. Chciałbym jeszcze na scenę, jeśli Państwo pozwolą, zaprosić Lubelskie Centrum Konferencyjne, a tak naprawdę dyrektora tego
pomysłu, inwestycji pana Radosława Dudzińskiego. Lubelskie Centrum Konferencyjne jest gold partnerem naszego wydarzenia. Pan już do nas zmierza. Pokażmy w Warszawie, że jesteśmy gościnni. Bardzo proszę. Witam serdecznie wszystkich państwa, koleżanki i kolegów nominowanych. Proszę państwa, jadąc dzisiaj do państwa z Lubina, uświadomiłem sobie, że element, który łączy konkurs Osobowość Roku Mais Poland z jednostką, którą reprezentuję, to wiara w to, że to ludzie, ich pasje i zaangażowanie są czynnikiem, który tworzy wyjątkowość spotkań, również tego dzisiejszego wydarzenia. Stąd też nie najważniejsze jest to, jak fantastyczne jednostki reprezentujemy, ale to jaki zespół tworzymy, jest warunkiem sukcesu. W Lubelskim wiemy o tym bardzo dobrze, stąd budując markę wydarzeń i konferencji województwa lubelskiego, zaprosiliśmy do współpracy najlepszych profesjonalistów z całej Polski. Jestem przekonany, że takie inicjatywy jak gala Osobowość Roku Mais Poland, wyróżniająca i promująca jednostki za ich profesjonalizm, jest spójna z naszą misją i wpisuje się w najważniejsze wydarzenia w roku. Proszę państwa, regulamin konkursu zakłada, że dzisiejszą galę 5 osób opuści ze statuetkami, ale wszyscy nominowani zasługują na nasze duże brawa. Raz jeszcze gratuluję wszystkim nominowanym. Ja i mój zespół jesteśmy do państwa dyspozycji. Życzę państwu niezapomnianych wrażeń. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Wrażenia będą niezapomniane na pewno dla tych pięciorga, którzy wyjdą z uśmiechami na twarzy, a wszyscy pozostali państwo wyjdziecie jeszcze z rozbawionymi minami, głowami i wszystkim. I oby tak było. Żeby tak się stało, trzeba dynamizować naszą dzisiejszą rzeczywistość. Widzieliśmy połączenia galaktyczne, ale to nie jedyne połączenia międzygalaktyczne nawet, jakie dziś serwujemy w eterze. Transmisje online, szanowni państwo, zadbały o to, żeby dzisiejszą galę na żywo można było śledzić i w internecie. Państwa to mnie interesuje, bo jesteście szczęśliwcami, którzy są tutaj, na miejscu. Ale witamy wszystkich tych, którzy rzeczywiście na transmisję online.pl dzisiejszą galę oglądają. Chciałbym państwu teraz przedstawić i zaprosić na scenę tych wszystkich partnerów, bez których dzisiejsza okoliczność nie odbyłaby się i nie byłaby przygotowana z takim rozmachem. To wyjątkowe postaci, które warto zobaczyć i warto podziękować im brawami. Pani Olga Krzemińska-Zasadzka z agencji Power. Zapraszamy bardzo serdecznie. Po raz kolejny w historii gali odpowiedzialna za zgranie wszystkich partnerów, dbająca o najdrobniejsze elementy. Wiem coś o tym, bo byliśmy na łączach. Pan Artur Zimmerman z firmy Belvedere, wieloletni partner gali w zakresie cateringu. Panie Arturze, Artur Zimmerman, zapraszamy bardzo serdecznie. Pan Michał Czerniak, Brill AV Media, odpowiedzialnego za multimedia i nagłośnienie wydarzenia. Zapraszam też pana Adama Zagajewskiego z firmy Triangu, odpowiedzialnego za scenografię. Triangu i pan Adam Zagajewski. Filip Hammerla, Everroom, odpowiedzialny za oświetlenie gali. Everroom, przypomnę. Pani Agnieszka Leftak z firmy Rent Design. Firma odpowiedzialna jest za dostarczenie eventowych mebli, są absolutnymi mistrzami świata. Pani Małgorzata Piotrowska z Gastro Magic Service. Zapraszam też przedstawiciela mockup.pl, który stworzył awatara dzisiejszego wydarzenia. W międzyczasie państwu zdradzę, że to się dzieje na żywo. Awatar jest tutaj gdzieś niedaleko i te wszystkie ruchy, słowa i gesty wypowiada, pozostając z nami w cudownym kontakcie. Dziwiore, pani Małgorzata Piątkowska, mam nadzieję, że jest z nami, która po raz kolejny zadbała o oprawę kwiatową wydarzenia, florystyczną. Agencja hostes i modelek M-Duo Models. Te piękne damy na wejściu i nie tylko, hostescy i przystojni hości są dzięki nim. Bardzo dziękujemy. Ride Halle, namiotowe i wyposażenie za udostępnienie kosmicznych krzeseł oraz parkietu, po którym dziś będziemy tańcować do
późnych godzin nocnych. Kompanii Piwowarskiej zapraszamy przedstawiciela, który dziś uraczy nas przepysznym piwem królewskim, jakżeby inaczej w Warszawie. Event Dance and Party, który dziś rozrusza wydarzenie wraz ze swoimi artystami, fordancerami i fordancerkami, DJ Sax i Biurkowski Events, który dziś uświetni nasz wieczór występem saksofonistów i rozrusza DJ-sko imprezę. Grupa taneczno-akrobatyczna Atelier, która nas powitała niczym na Euro w showowym występie. Delpol Event Production, dekoracje tematyczne, pan Szymon Delakowicz, bardzo serdecznie zapraszamy. Alpiniści z firmy Empressa. Oryginalna formacja perkusyjna, czyli Wataha Drums. Evergreen Music i zespół Tony S, którzy uraczą nas swoimi możliwościami i dźwiękami chwilę później. Transmisje online.pl, dziękujemy bardzo. Zapewniają, jak wspomniałem wcześniej, nam przekaz live, realizację obrazu, wizja kamery i tak dalej, i tak dalej. MD Films, nakręcenie materiału filmowego. Berm, kabiny symultaniczne i podesty sceniczne. Pan Janusz Jabłoński, mam nadzieję, jest z nami i zechce pojawić się na scenie. Pop Art, który przygotował statuetki Osobowość Roku 2015. Conrego, za przeprowadzenie rejestracji gości na dzisiejszą uroczystość i kosmicznej energii na całą noc, której doda nam, jak zakładam, Red Bull. Państwo się jeszcze zbierają, zapraszamy. Teraz już będą w komplecie, więc mogę Państwa poprosić o jedne huralne, gromkie brawa, bo to dzięki nim możemy się tutaj spotkać. Każdy z tych przedstawicieli firm, osób, ludzi, jak usłyszeliśmy wcześniej, co jest najważniejsze, dołożył kawałek od siebie. Bardzo proszę, gotowa do zabrania głosu pani Olga Krzemińska-Zasadzka z agencji Power, przypomnę. Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów chciałam serdecznie przywitać Państwa na tej gali. Dzień dobry. Poprosimy o brawa. Co roku jest trudniej, co roku jest więcej partnerów, co roku poprzeczka tego wydarzenia jest coraz wyżej podnoszona, a ja coraz bardziej się wzruszam. Więc jeszcze raz podziękujmy wszystkim i Ani za zaufanie. Dziękuję. Ciężka, hardkorowa praca i rzeczywiste wzruszenie, które odbiera głos. Pani Olgo, cudownie. Zaprosimy w takim razie wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, w ramach której działa Poland Convention Bureau, pana doktora Bartłomieja Walasa. Zapraszam serdecznie. Państwu, rozumiem, państwo sami zdecydowali. Reżyser prowadzący nie miał nic do powiedzenia. Ale jak się z fachowcami ma do czynienia, to sami decydują, kiedy co chcą zrobić. Panie doktorze, witamy serdecznie. Będziecie Państwo uprzejmi pana doktora przywitać brawami. Dobry wieczór. Właśnie przy stoliku wymyśliliśmy przed chwilą, że jeśli wiceprezes i używać nomenklatury angielskiej, to oznacza second hand prezydent. Proszę Państwa, jestem bardzo zaszczycony już nie po raz pierwszy być na tym przedsięwzięciu, na tej wielkiej gali, która rośnie w siłę, nie tylko w osobowościach wszystkich tu będących, ale także w jakości wydarzenia wraz z rosnącym coraz bardziej Centrum Expo 21, czego serdecznie pani prezes Berus gratuluję. Mam nadzieję, że jest najwyższy czas, aby tą ilość wydarzeń, typowych eventów, po kongresy i konferencje policzyć, pomnożyć i spróbować zbudować pewną wartość ekonomiczną całego przemysłu spotkań, bo prawdopodobnie ta ilość z roku na rok rośnie. Tego będziemy chcieli Poland Convention Bureau z wszystkimi partnerami zrobić w tym bieżącym roku. Być może ta cyfra, która wyjdzie na końcu, pozwoli wielu decydentom na docenienie rangi przemysłu spotkań. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Gratuluję wszystkim nominowanym i zwycięzcom. Dziękuję. Doktor Bartłomiej Walasa, bardzo
bardzo dziękujemy. Tyle przemówień na razie, tyle wprowadzeń i powitań. Będziemy przechodzić do konkretów, wiadomości, informacji, wieści, na które wiele osób spośród Państwa czeka. Niechże najlepszym wprowadzeniem w pierwszą kategorię, która tak naprawdę jest nagrodą towarzyszącą gali osobowości roku Miss Poland. No właśnie, niech to zrobią artyści, niech to zrobią tancerze, niech wprowadzą nas w pierwsze dzisiejszego wieczora wyróżnienie. Odkrycie roku. Czy ja mogę Państwa o brawa dla tancerza poprosić? Powiedziałem, że go wyręczę, że zrobię to za niego, że zatańczę, że... ale powiedział, że nie. Powodów do braw konkretnych, zasłużonych będzie za chwilę całe mnóstwo. Winien jestem Państwu wyjaśnienie, choć mam wrażenie, że Wy ludzie z branży wiecie to doskonale, że celem tej nagrody, odkrycie roku MPI Poland, jest wyróżnienie tych osób, które w ostatnich 12 miesiącach zaprezentowały się w znakomity sposób swoim talentem, zaangażowaniem, pomysłowością, zwróciły uwagę na to, że jest nowy człowiek w branży, któremu warto się przyglądać. O randze tej nagrody niech świadczy fakt, że wielu laureatów odkrycia roku jest dziś wśród nominowanych, że tak nazwę, w głównym konkursie w gali osobowości roku Miss Poland. To znaczy, że decyzje podejmowane przez kapitułę są zasadne i słuszne. Chodzi o to, że ta nagroda ma być motywacją i pokazaniem nowych, niezwykłych, ciekawych, ambitnych osób, które mają ochotę na rozwój osobisty. Tyle tytułem wprowadzenia. Teraz pozwólcie Państwo, że zaproszę na scenę panią Agnieszkę Faracik-Leśniak, prezes MPI Poland Chapter, która opowie nam delikatnie o plebiscycie, ale przede wszystkim zdradzi, kto będzie laureatem. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. W sumie trochę jestem przejęta, tak jak ja bym miała odgrać tę nagrodę, ale wręczę ją naprawdę fajnej osobie. Nam w MPI 5 lat temu przyszedł taki pomysł: wyróżniajmy młode osoby, osoby, które są na początku swojej kariery. Wyróżniajmy osoby ambitne, dajmy szansę tym osobom, pokażmy, że te osoby kiedyś zostaną liderami naszej branży. Na sali jest Miłosz Stanisławski, Sara Lamik, Dawida Odela, Kinga Soćko, osoby, którą nagrodę już odebrały, a teraz będzie piąta. Piąta nagroda pójdzie do naprawdę bardzo młodej, ambitnej dziewczyny, już podpowiadam. Dziewczyny, która mimo tego, że zaczyna swoją karierę, już dzisiaj może się pochwalić sukcesami. Pierwsze eventy już miały miejsce, które zostały przez nią zrealizowane. Zaangażowanie i pasja do tego, co robi i jak robi, jest naprawdę niesamowita. Karolina Widawska, zapraszam. O, Karolina, jesteś. Poprosimy o jakieś ładne dźwięki muzyki, panowie. Można powiedzieć do mikrofonu, jak bardzo się pani cieszy, albo co pani tylko zechce. Dobry wieczór. Przede wszystkim bardzo się trzęsę. Przepraszam. No kompletnie nie wiem, co mam powiedzieć, powiem szczerze. Bardzo dziękuję i mam ochotę teraz wrócić do biura i pracować, bo ta nagroda jest przede wszystkim dla mnie ogromną motywacją, to co Agnieszka powiedziała, że taki jest cel i dziękuję wszystkim, którzy dali mi tą możliwość rozwoju, dziękuję mojej firmie. A żeby nie przedłużać, to dziękuję wszystkim tym, którzy wiedzą, że jestem im bardzo, bardzo wdzięczna. Dziękuję. To teraz ja, zgodnie z motywacją, o której pani mówiła, mogę powiedzieć, to do roboty, proszę pani. Do roboty. Chociaż dzisiaj do zabawy jest o wiele bardziej zasadnym. Słuchajcie, może pomożemy pani jakoś, bo ja pani pomogę.
Nie, że chcę zabrać nagrodę. Nie musi pani oddawać. Drodzy państwo, no a my zaczniemy z kolejną kategorią, w którą najlepiej tancerze nas wprowadzą, więc zapraszam ich na scenę. Dobrze. Słuchajcie, bo chyba wiele wskazuje na to, że muszę wrócić na scenę do roboty, ale już za moment przechodzimy do głównych nagród. Tak, to tutaj jest ta radość. Proszę bardzo, nie musi się pani z przyjaciółmi dzielić. Przechodzimy, drodzy państwo, do meritum. Osobowość roku, Miss Poland 2015. Tak to jest byciem dżentelmenem w jednej stronie, a z drugiej na ciebie krzyczą. Poproszę państwa o brawa, żeby wyjść z tej konsternacji i przejść do konkretów. Muzycznie i tanecznie za chwilę nas wprowadzą, bo tanecznym krokiem na scenę wejdą, drodzy państwo, ci, którzy decydują, podejmują decyzje i stanowią kapitułę konkursu. Krzysztof Celuch jako pierwszy nieprzypadkowo pojawi się na scenie. Zapraszam, panie przewodniczący. Kierownik Poland Convention Bureau, przewodniczący kapituły. Pani Żaneta Berus, prezes Expo 21. Pani Marta Dunin-Michałowska, to kolejna postać, prezes Stowarzyszenia Branży Eventowej. Osobowość roku 2014, przypomnę, w kategorii organizator. Pani Agnieszka Fracik-Leśniak, to kolejna postać, prezes MPI Poland Chapter. Krzysztof Gawrych, partner Event Room. Pani Anna Jędrocha, prezes Stowarzyszenia Konwencje i Kongresy w Polsce. Kolejną postacią będzie pan Wojciech Liszka, prezes Z Factor, osobowość roku w kategorii menadżer obiektu. Było to w 2010 roku. Pani Anna Łukasik już do nas zmierza po raz drugi, Key Account Manager Miss Poland. I pani Agnieszka Majkowska, dyrektor do spraw rozwoju i wsparcia sprzedaży Prudential Polska. Także osobowość roku 2014 w kategorii zleceniodawca. Pan Krzysztof Michniewicz, prezes Site Poland, kiedy był w jury, obejmował stanowisko prezesa SOIT. Kolejny z naszych jurorów zasiadających w kapitule to pan Szymon Walkiewicz, prezes Klubu Agencji Eventowych. Witamy serdecznie przy Stowarzyszeniu oczywiście Komunikacji Marketingowej SAR. I dwunasty sprawiedliwy, pan Adam Zagajewski, prezes Triangle. Oto oni wszyscy uśmiechnięci i czekający na państwa brawa, gromkie, spójne. Mam nadzieję, że zgodzicie się państwo z moją propozycją, bo nawet jestem pewien, żeby pan Krzysztof Celu, kierownik Poland Convention Bureau i przewodniczący kapituły, zechciał powiedzieć kilka słów o obradach, burzliwych, jak słyszałem w kuluarach. Mówiono. Dobry wieczór. Przede wszystkim o kosmosie. Spotkaliśmy się na początku grudnia i do końca jeszcze nie wiedzieliśmy wtedy, o czym będzie gala, jaka będzie gala i jak państwo ją przygotują, bo wszyscy ją tworzycie. Gdyby nie wy, nie byłoby osobowości roku. Gdyby nie wy, nie byłoby magazyn Miss Poland, więc w imieniu kapituły chciałbym przede wszystkim za wasz czas, za wasze zaangażowanie i za to, że chcemy się spotykać i rozmawiać, bardzo, bardzo podziękować. Za kilka godzin międzynarodowa grupa himalaistów spróbuje pierwszy raz w historii wejść na Nanga Parbat. 8000 metrów. Oni teraz czekają, żeby za kilka godzin osiągnąć miejsce, które jest prawie, już prawie w kosmosie. Najwyżej na naszej planecie. Osobowość roku, w tym roku, to przede wszystkim profesjonaliści. Mieliśmy burzliwe dyskusje dzięki naszym partnerom,
długie, namiętne i owocne, mam nadzieję. Szukaliśmy, w zeszłym roku szukaliśmy osób, które są zaangażowane społecznie przede wszystkim. 2 lata temu zwracaliśmy uwagę na to, czy oprócz swojej normalnej pracy mają też pasję, mają też życie. W tym roku postawiliśmy na to, czy są to osoby profesjonalne i tym profesjonalizmem się dzielą. Niesamowite osobowości, niesamowite postacie i teraz w imieniu całej kapituły bardzo, bardzo gratuluję 40 nominowanym, bo to jest ogromny prestiż, a tej 4, cóż powiedzieć, jesteście najlepsi, jesteście osobowościami. Dla nas to był ogromny zaszczyt. Bardzo dziękuję i pamiętajcie, sięgajcie kosmosu. Sięgajcie gwiazd. Bardzo dziękujemy. Proszę, proszę, oczywiście, że tak. Ja tylko powiem tak, czekaliśmy na takie nazwiska. Jakie, to już za chwilę, drodzy Państwo, się okaże. Obiecałem wcześniej artystyczny występ, ale co Państwo powiecie na to, żeby wprowadzić kolejną kategorię za sprawą tancerzy z Atelier właśnie teraz? Dziękuję za akcept. Proszę bardzo. Tym samym poznaliśmy kategorię zleceniodawca roku, drodzy Państwo. Już za chwilę poznamy nominowanych, ale zanim zacznę odczytywać ich nazwiska, to Państwa chciałem prosić o współpracę. Wiem, że często namawiam do oklasków i nie chciałbym Państwa przemęczać ani nadwyrężać, więc mam taką propozycję, że po każdym przeczytanym przeze mnie nazwisku Państwo klasną tylko raz. Dobrze? Spróbujmy. Oliwier Janiak. O, i tak tym sposobem każdy dostanie swoją porcję. Dobrze? Bosko. To teraz już możemy przejść, drodzy Państwo, do pierwszej kategorii. Zleceniodawca roku. Poznajmy więc nominowanych. Pani Justyna Banaszek. Menadżer do spraw projektów marketingowych i promocji Goodyear Dunlop Tears Polska. Pani Anna Klimaszewska. Agent zakupowy Philip Morris Polska Distribution. Pani Agnieszka Kraśniewska, kierownik marketingu Orlen Asfalt. Pani Magdalena Lip-Bułka, kierownik wsparcia sprzedaży i szkoleń Mary Kay Cosmetics Poland. Dajmy spokój z brawami, bo zrobimy je na koniec, nie idzie Państwu. Pani Katarzyna Łasińska, to kolejna postać, bardzo dziękujemy, z firmy Bayer. Category Head Conference Events Travel Management Procurement Manager. Wyrobiłem się, dużo Pani funkcji pełni. Pan Paweł Miszkowski, to kolejna postać. Mercedes-Benz Polska, jest dyrektorem sprzedaży i marketingu. Pani Agata Namysłowska-Michalak, to ta oto dama, specjalistka do spraw marketingu flotowego Volkswagen Group Polska, jak widzimy. Czas na Panią Ewę Skrzypko z MedLife, jest dyrektorem do spraw komunikacji korporacyjnej. Pani Ewelina Sobolewska, to następna nominowana w kategorii zleceniodawca. M-Bank, marketing manager, event manager i piękny uśmiech. Oraz pan Paweł Zaorski, Henkel Polska, general manager Schwarzkopf Professional Polska. Drodzy Państwo, pozwólcie, że na scenę celem wręczenia nagród zaproszę wydawcę miesięcznika Mice Poland, pana Jarosława Śleszyńskiego oraz panią Agnieszkę Majkowską. Tak prezentują się wszyscy nominowani w tej kategorii. Witamy pana, a raczej najpierw panią. Czy ja mogę teraz obrawać? Bardzo dziękuję za Państwa współpracę. Dobry wieczór. Koperta z werdyktem, z winikiem. W dłoniach koleżanki zmierza.
Prosimy bardzo. To państwo znają, kto to wiedzą. Osobowością roku MySpoland 2015 w kategorii zleceniodawca jest pani Ewelina Sobolewska M-Bank. Witamy serdecznie i pięknie pani gratulujemy. To są brawa specjalnie dla pani. Nie pojedyncze, zbiorowe, huczne i dynamiczne. Pani Ewelina Sobolewska. Bardzo konkretna podobno jest w wyrażaniu oczekiwań co do kształtu i przebiegu przygotowywanych przez siebie projektów, ale dzięki temu wszystko jest na mega profesjonalnym poziomie. Ale słyszałem, że pani wszystko to, co pani robi zawodowo, sprawia też ogromną przyjemność. To jest najpiękniejsze. Proszę bardzo, głos do pani należy. Dokładnie tak jest. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, za oddane głosy, a przede wszystkim za to, że mam okazję pracować z ludźmi, którzy mają ogromną energię i pasję do tego, co robią na co dzień, bo tak naprawdę dzięki wam tu jestem, za co wam bardzo dziękuję. A my dziękujemy, gratulujemy bardzo serdecznie. Upominek od Lubelskiego musi pani zabrać ze sobą, bo to oprócz kwiatów i przede wszystkim statuetki. Dodatkowy element, o, dziękujemy panie Jarosławie, że jest pan uprzejmy pomóc. Dobry przykład dał ktoś na początku i teraz bardzo prosimy państwa o wsparcie potem w tym zakresie. Nie ma jak ta autopromocja. No dobrze, drodzy państwo, czas na kolejną kategorię. Tanecznym krokiem ją oczywiście wprowadzimy. Bardzo dziękujemy. Akrobatyczno-taneczny pokaz jednego z członków grupy Atelier, ale istotą tego tanecznego wprowadzenia jest kolejna kategoria, menadżer obiektu roku. Poznajmy nominowanych. Pani Mariola Kaczor, specjalista do spraw marketingu, kopalnia Soli Wieliczka, trasa turystyczna. Pani Grażyna Kowalczyk. Hotel Narwil, Conference and Spa. Pani Grażyna jest dyrektorem generalnym. Pani Sara Lamik, Targi w Krakowie, kierownik działu kongresów. Pan Piotr Lęczewski, Warsaw Marriott Hotel, dyrektor sprzedaży i marketingu. Pan Sebastian Marona. Hotel Nowoter Wrocław, Orbis, pan Sebastian jest dyrektorem. David Odella to kolejny bohater, którego twarz już macie państwo okazję oglądać. PGE Narodowy, Key Account Manager. Czas na panią Annę Pikułę. Kierownika do spraw marketingu, PR i relacji zewnętrznych hotele SPA, dr Irena Eris. Pan Miłosz Stanisławski, Soundgarden Hotel, dyrektor. Pani Aneta Stępkowska, dyrektor generalny Chopin Airport Development, Courtyard by Marriott Warsaw Airport. I pani Agnieszka Ziemiańska, ICE Kraków Congress Center, Senior Sales Manager. Oto wszyscy nominowani w kategorii
menadżer obiektu. Nagrodę w tych kategoriach wręczą, drodzy Państwo, pani Żaneta Berus oraz pan Krzysztof Celuch, czyli kierownik Poland Convention Bureau. Zapraszamy, przewodniczący też przy okazji kapituły. Witamy Państwa ponownie. Werdykt w kopercie już do Państwa zmierza na cudownie długich nogach. Proszę wybaczyć te spoufałości. Możemy. Szanowni Państwo, osobowość roku Majspoland 2015 w kategorii menadżer obiektu. Jeszcze trochę przytrzymamy Was. No. Piotr Lęczewski, Warsaw Marriott Hotel. Jedna tylko informacja, ja ją dodam, jeśli można. Warsaw Marriott Hotel nominacja, aktualnie Skopje Marriott Hotel. Czyli awans, krótko mówiąc, drodzy Państwo, od lutego, jak udało mi się ustalić, za dobrą robotę, za którą w dzisiejszym konkursie i gali finałowej został pan Piotr nagrodzony. Bardzo gratulujemy. Wiele wskazuje na to, że się nie spodziewał, bo gdzieś z daleka szedł, nie stał tutaj w blokach startowych. Czy tak jest w istocie? Panie Piotrze, spodziewał się pan nagrody? Marzył pan o niej? Na pewno marzyłem, bo to jest docenienie mojej osoby, mojej pracy przez branżę, ale nie ma najlepszego menadżera bez zespołu, więc to przede wszystkim też jest wspólna nagroda. Z tego miejsca chciałem podziękować mojemu zespołowi w warszawskim hotelu Marriott. Chciałem podziękować też konkurencji, bo konkurencja służy i rozwija. Chciałem podziękować też mojej żonie Madzi za wsparcie, bo podjęliśmy trudną decyzję i wspieramy w tej decyzji o wyjeździe do hotelu Marriott w Skopie w Macedonii. Dziękuję, Madziu. I chciałem, żeby Państwo też skorzystam z okazji, że jest wielu przedstawicieli branży Incentive, i skorzystam z okazji i zapraszam do odkrycia Bałkanów na nowo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Podobno już pan Piotr w wieku 13 lat wszedł do hotelu i wtedy zrozumiał, że chce być hotelarzem. Też podróże dzięki temu ma szansę, widzę, realizować, i to ze stałym, trochę dłuższym pobytem. Wielkie gratulacje dla pana zespołu, jak pan wspomniał. To, co jest cudowne, to to, że państwo często podkreślacie, co widać zresztą w gronie partnerów, którzy pojawili się na scenie, że w ludziach jest ta energia i trzeba ją wykrzesać i umiejętnie nią pokierować, a potem można robić fantastyczne rzeczy. Jak wielkie robili uczestnicy kolejnej kategorii, przekonamy się już za chwilę. Najpierw pozwólcie Państwo, że we właściwy dla nas sposób w tą kategorię Was wprowadzimy. Osobowość roku Majspoland 2015, kategoria organizator. Dziękuję za Państwa brawa, dedykowane, rzecz jasna, naszym tancerzom. Nie będę już Państwa o te oklaski pojedyncze prosić, bo ta muzyka jest dosyć intensywna i nie słychać, dlatego grzecznie będę prosił, jak zwykle, kiedy poznamy wszystkich nominowanych. Czas zacząć ich prezentację. Kto jest nominowany w kategorii organizator roku? Proszę uprzejmie. Pan Bartosz Bieszyński. Walk Events, prezes zarządu. Pan Maciej Brzozowski, agencja Life, jest pan Maciej event directorem i ma swój fan klub, jak słychać. Pani Anna Gogacz, agencja Allegro, general manager. I
piękny uśmiech. Pani Grażyna Grot-Duziak. To kolejna osobowość. Dyrektor działu MAIS, członek zarządu Veko Travel. Pani Marta Kitzler. Mazurska z DMC Poland, Business Development Director. Pan Sebastian Obrządek, dyrektor obsługi klienta El Padre, jest prezesem zarządu też przy okazji. Pan Łukasz Ostaszewski, Managing Director and Strategic Project Partner Play, agencja Play. Pani Agnieszka Słowik, Flower Travel, pani prezes. Pani Agnieszka Sołtysiak, Endorfina Events, prezes zarządu i dyrektor finansowy. Oraz 10. nominowany, pan Przemysław Witkowski, Focus Event, General Manager. Bez uśmiechu na zdjęciu. A nagrodę w tej kategorii, drodzy Państwo, wręczy pani Marta Dunin-Michałowska, ubiegłoroczna zwyciężczyni, laureatka w tej właśnie kategorii, prezes Stowarzyszenia Branży Eventowej oraz pan Szymon Walkiewicz, prezes Klubu Agencji Eventowych. Panie Szymonie, zapraszamy bardzo serdecznie, pani Marto również. Już za chwilę dowiemy się, kto z tej fantastycznej dziesiątki, no właśnie. Niezmiernie miło mi jest ogłosić, że osobowością roku MAIS Poland 2005 roku w kategorii organizator został Sebastian Obrządek, El Padre. Zapraszamy na scenę. Pan Sebastian Obrządek, El Padre. Zanim oddam głos koledze, chciałem powiedzieć, że normalnie jest królowa balu, ale dzisiaj jest król. Szymonie, to ty zawsze jesteś królem, więc wiesz. Ja chciałem przede wszystkim podziękować moim wspólnikom, partnerom biznesowym, z którym od wielu lat realizujemy różne ciekawe przedsięwzięcia i projekty. Wojtek, Piotr, Michał, dzięki. Chciałem podziękować całej agencji, bo jak wiecie, na sukces jednej osoby pracuje, czy tam kilku osób pracuje, tych osób kilkanaście albo więcej. Dziękuję też klientom za zaufanie, kapitule. Dzięki jeszcze raz, miłego wieczoru. Pięknie, dziękujemy. Laureat postrzegany jest jako pracuś i rzeczywiście, jak sam przyznaję, czuję satysfakcję, gdy widzi efekty wytężonej pracy. Tyle drobnych informacji dodatkowych, a dynamicznie, tanecznie przechodzimy do przedstawienia Państwu ostatniej kategorii, czwartej, a będzie nią... Podwykonawca roku. Już za moment przedstawiam Państwu nominowanych. Tak, tak, brawa będą wskazane już za chwilę. Na przykład dla pani Beaty Bronowicz. Postartujemy naszą prezentację. Pani Beata jest, słyszy. Belwedere Cafe Łazienki Królewskie, oczywiście dyrektor sprzedaży i marketingu, członek zarządu. Kolejną postacią, drodzy Państwo, pan Maciej Cłapiński. Bez. Pan Maciej jest prezesem zarządu. Dominik Dzwonkowski, agencja Royal Events, general manager i współwłaściciel. Pan Kamil Kaźmierkiewicz, Mazurska z Catering 360, dyrektor sprzedaży.
Marcin Nowakowski. Pan prezes Marcin Nowakowski, prezes zarządu konkretnie Rajd Hale Namiotowe. Rafał Mrzygłocki, Arm Multimedia, dyrektor generalny. Troszkę się pośpieszyłem, ale już pilnuję kolejności, bo właśnie oto pan Marcin Obszańczyk. Drugi tydzień, może zagrają dzisiaj. Pan Leon Paduch, GMB Pro Sound, wiceprezes zarządu. Pan Marek Wasilewski, cudowny facet, miałem okazję poznać, Profor Media, właściciel, pomagał nam przy kalendarzu Dżentelmeni. Bardzo dziękuję, panie Marku. Tego pana też znam. Wojciech Zbroja, człowiek uśmiech i człowiek, który załatwi wszystko. Rent Design, panie prezesie zarządu, welcome. Na razie na zdjęciach wszyscy państwo. Poproszę o wielkie brawa dla tych wszystkich postaci, które są tutaj na sali, bo kilka z nich widziałem. Jeszcze oklaskujemy nominowanych, a potem podobno liczą się tylko zwycięzcy. Kto nim zostanie? O tym dowiemy się od pani Anny Łukasik. Z panią Anią już się znamy wielokrotnie na scenie, więc zapraszam serdecznie. I pana Adama Zagajewskiego, który jest prezesem Triangulu. Państwo się znają, to może razem wejdziecie, że tak... To ostatnia nagroda dzisiejszego wieczoru, więc możemy poczekać z 15 minut z ogłoszeniem werdyktu, żeby trzymać w napięciu. Zmierzamy do końca, drodzy państwo. Osobowością roku Mais Poland 2015 w kategorii podwykonawca zostaje... Całą noc cieszyć się będzie Wojciech Zbroja! Rent Design! Człowiek, który od niechcenia załatwia wszystko w 3 minuty, a jak mu się chce, to w 1,5 sekundy. Zdradzę państwu, bo jeszcze sobie gratulują. Kiedyś byłem szefem takiego magazynu, który nazywał się Mailman. Świetny magazyn. I robiliśmy sesję. To było wiele lat temu, z 8. Potrzebowaliśmy scenografii. Tak, komplementy ci mówię, to dopełnię je później. Państwo słyszą, bo teraz tak naprawdę nie na moje gadki czas, a na twoje. Więc bardzo proszę o parę słów. Witam serdecznie państwa. Dzięki, Oliwie. Bardzo miło ciebie spotkać dzisiaj tutaj, ze względu na... długoletnią naszą znajomość. Zobacz, ilu jeszcze fantastycznych ludzi jest. Witam serdecznie państwa. Zastanawiałem się długo, co powiedzieć, ale chyba lepiej będzie, jak nie będę mówił za wiele. Ale dziękuję za to, że jesteście z nami, bo w większości to dzięki wam jestem w tym miejscu, razem ze swoją załogą. Dziękuję. Skromny, ale potrafiący załatwić wszystko, a ja dokończę państwu ten element. Zostańcie, drodzy państwo, bo właśnie nadchodzi ten czas. Panie Wojtku, pani Aniu, okej, okay, bo tak, zostań, bo chcielibyśmy wszystkich laureatów gali Osobowość Roku Mais Poland poprosić, czyli jeszcze trójkę, potem doprosimy Odkrycie Roku, a potem wszystkich partnerów, no bo pamiątkowa fota musi być, no, na Instagram, na Facebook, na wasze strony internetowe. Zapraszamy, zapraszamy, weźcie nagrody laureatów, poprosimy, drodzy państwo. A orkiestra, o muzykę, jakiś dźwięk? Będzie milej, a wprowadzimy też przy okazji państwa w charakter zabawowy, który już za chwilę stanie się naszym udziałem. Czy ja mogę po laureatów jeszcze dwóch kategorii zaprosić? Śmiało, śmiało. Pan Piotr? Witamy ponownie panią. I państwa poproszę teraz o gigantyczne brawa, bo to oni właśnie są zwycięzcami. Jak słyszeliśmy od kapituły, profesjonaliści. Mistrzowie w swoich dziedzinach. Jeśli
pozwolicie, bo są też przywileje związane z byciem laureatem, ale też i koszta, że trzeba trochę postać tutaj przed fotografami. Chciałem odkrycie roku, tą sympatyczną damę, przez którą straciłem robotę, będąc dżentelmenem, biegnie już do nas. Poprosimy o brawa także dla niej. Niech ten wieczór trwa jej i brzmi w uszach przez parę dni. Pamiątkowe zdjęcia być muszą. Panowie, przygarnijcie panie, zaopiekujcie się. Pozwólcie państwo, że doprosimy tych, bez których to wszystko się by nie udało, czyli kapitułę i partnerów, i sponsorów wydarzenia, i wszystkich nominowanych, drodzy państwo. To tak na grande finale oficjalnej części pamiątkowe zdjęcie. Tak mam napisane w scenariuszu i będę państwa molestował tak długo, aż te kilkanaście, kilkadziesiąt osób zobaczymy tutaj na scenie. Bądźcie państwo uprzejmi. I partnerów, i kapitułę. Drodzy państwo, zapraszamy, śmiało, śmiało. Przewodniczącego kapituły oczywiście też. A ja państwu dokończę o Wojtku Zbroi, więc był człowiekiem, który załatwiał każdą, absolutnie każdą rzecz. Robił to w 3 sekundy. Pamiętam nazwę jego firmy od niechcenia bardzo dobrze, bo to ja wtedy podpisywałem w Mailmanie faktury i pomyślałem sobie, że trzeba ogromnego zaangażowania, żeby takie rzeczy, jak on załatwia, załatwiać. Jak robi to od niechcenia, to co robi, jaki efekt osiąga, jak chce. A efektem jest jego wielka firma. Poprosimy, kochani, troszeczkę bliżej, jednak widzę, że muszę poreżyserować. Specjalnie dla państwa i dla tego zdjęcia zbudowaliśmy te schody na dzisiejszą okoliczność. Bądźcie państwo uprzejmi podejść, tutaj bliżej mamy schody, więc każdy będzie mógł być widoczny. Jak się państwo zgromadzicie tam... Państwo mogą zejść jeden stopień niżej jeszcze. Przepraszam, ale pomogę kolegom fotoreporterom. Państwo widzicie wszystko? To ja już znikam. Wszyscy ci, którzy do tego konkursu przykładają swoje dłonie, pomagają, wspierają, ci, którzy swoją pracą zasługują na uznanie, na tytuł Osobowość Roku Miss Poland. Wszyscy oni są na scenie, a my wszyscy pozostali, którzy jesteśmy z tej strony, nagrodźmy ich proszę wielkimi brawami. Obiecuję, że po raz ostatni państwa moderuję w tym temacie. Bardzo państwu dziękujemy. Laureatów gorąco zachęcam do tego, żeby udali się ze swoimi nagrodami na tak zwaną ściankę. Mówiłem, że nie jest łatwo. A pana Artura Zimmermana chciałem porwać jeszcze na chwilę, bo to nasz partner od... Dobry wieczór, kłaniam się nisko. Zanim pana, panie Arturze, dopuszczę do głosu w kontekście tego, o czym już wieczorową porą każdy myśli, czyli o dobrym jedzeniu, a za takie pan odpowiada ze swoimi ludźmi, to chciałem państwu powiedzieć o aukcji charytatywnej, która dedykowana była podopiecznym fundacji pani Ewy Błaszczyk-Akogo i pogratulować tym, którzy ten stolik, bo to było licytowane, wygrali In Dreams. Siedzą gdzieś tam. Wielkie brawa dla nich za cudny gest i za te pieniądze, które trafią do tych ludzi, których trzeba obudzić. A teraz już oddaję panu głos. Woli pan do rączki mikrofon dostać czy na statywie? Pan Oliwier zaczynał, ja kończę. W takim razie Konrad, Piotr, drodzy kucharze, kelnerzy, odpalamy! Jedziemy w kosmos. Smacznego. A to wasze perfekcyjne z Belwedere jedzenie pewnie też i ludzie z kosmosu przybędą. Rea, ciekawe. Chodź, mamy dobre jedzenie, dziewczyno. Nie raportuj niczego tam w galaktyce. Przyjedź i zajmij się
korzystanie z fantastycznej kuchni. Ja Państwu w międzyczasie zdradzę, już kończąc oficjalne rozdanie naszego dzisiejszego wieczoru, ale nie kończąc ilość atrakcji, które w tym bardziej rozrywkowym sensie staną się naszym udziałem. Ponieważ bufety zostały otwarte, gorąco Państwa zachęcamy do tego, żeby z nich skorzystać. W całej tej grupie znajdują się Belweder Łazienki Królewskie, Belweder Catering by Design, Klub Cavallo, kawiarnie Trumadami, amfiteatr, i to wszystko łączy się w nowoczesną firmę o ugruntowanej pozycji z 20-letnim doświadczeniem na polskim rynku. Tego pan Artur Zimmermann nie chciał powiedzieć przez skromność, ale uważa, że za jakość tego wszystkiego, co robią, niech świadczy w najlepszy sposób to, co dziś Państwo będziecie spożywać. Ja dziękuję Wam za cudny wieczór. Życzę sukcesów w 2016 roku. Nominacji, a potem zwycięstwa, ale przede wszystkim spełnienia zawodowego i to, żeby ten jeden dzień w roku, kiedy cała branża się jednoczy, był momentem do wielu fajnych biznesowych relacji. Na co dzień się rywalizuje o klienta, o zlecenia. Dziś, jak wiem, ten wieczór służy czemuś zupełnie innemu, wspólnej celebracji. Oliwier Janiak, kłaniam się Państwu nisko. Dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Gratuluję laureatom i powodzenia biznesowo. Do zobaczenia.